Cześć, Turnest! Aquaman, samochody i nowy skin Galaxy nadchodzą do Fortnite. A w tym filmiku pokażę wam najnowsze wyciki i ciekawostki na temat tych nowości i nie tylko. Przyjrzymy wszystko, co wiemy na temat Aquamana, a na koniec po omówieniu samochodów i skinów przedstawię wam najnowsze informacje na temat turnieju Galaxy. Ale jeszcze zanim zaczniemy to, Luni ma dla was ciekawostkę. Na początek bardzo szybka wiadomość. Do napadzianki dodano z powrotem wyrzutki rakiet. Na start obecnego sezonu rakietnice stały się bronią wyjątkową dla maruderów, których na napadzance nie ma. A teraz rakietnice wypadają z lopów na napadzance. Dalej, po roku przerwy do sklepu Fortnite, w cenie niecałych 80 zł, zawitał z powrotem pakiet Legend Cienia. To jeden z moich ulubionych pakietów. Dajcie znać, czy go kupicie albo czy mieliście go już wcześniej. Spodziewajcie się nadejścia tych oto skinów w niedalekiej przyszłości. Dodano je niedawno i także należą do skinów Cienia. Te skiny jednak pojawiły się w sklepie za fodolce, a nie za prawdziwe pieniądze. A w temacie Aquamana za nami już 3 tygodnie wyzwań. Dotychczas za kilka prostych wyzwań można odebrać emoji i dwa ekrany wczytywania. W najbliższy czwartek światło dzienne ujrzy kolejne wyzwanie. Ukończ czasówkę pływacką w paskudnej przystani. Za wykonanie go otrzymamy plecak na czelnej skorupy Aquamana. Wielki finał wyzwań Aquamana będzie w 5 tygodniu. Wyzwanie tego tygodnia wynagrodzi nas epickim trójzębem Aquamana, którego będzie można używać jako zbieraka. Do tego wyzwania na mapie pojawiły się 3 trójzęby. My, gracze, będziemy musieli zebrać jeden z nich. Za wykonanie wszystkich 5 tygodni wyzwania Aquamana otrzymuje się jego strój. Na początek jego podwodny styl króla, ale ma jeszcze jeden. Aby odblokować ludzki styl Aquamana, trzeba będzie zanurkować nad wodospadem w Wąwozie Wspaniałości, który znajduje się tutaj, niedaleko zalewu zastoju. Okej, to tyle z wyzwań. Jednak to nie są wszystkie skiny powiązane ze światem Aquamana, o których wiemy. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że do sklepu zawita arcywróg Aquamana, Black Manta. W plikach gry skrywa się zaszyfrowany skin. Ci, co znają Aquamana, na pewno rozpoznają tą oto sylwetkę. W zestawie z nim będą jego ostrza, jako podwójne zbieraki. Hypex dał nam znać, że ten skin prawdopodobnie zawita do sklepu 16 lipca o 15, wraz z wyzwaniami 5 tygodnia. Tak samo jak to było z Deadpoolem. Finalny tydzień wyzwań Deadpoola w poprzednim sezonie wyszedł ramię w ramię z nowymi skinami. Podobnie jak Deadpool, Aquaman otrzyma też swoją własną miejscówkę. Deadpool przejął jacht Mięśniaka i dalej jakoś się trzyma tego miejsca, a Aquaman za to prawdopodobnie przejmie ruiny, które odkryje woda. Na wyspie już jest miejsce przygotowane na ruiny. Likerom udało się obniżyć poziom wody i na ten moment widać tutaj tylko puste pole. Oto fragment mapy na finalnym etapie jej zalania. W północno-zachodniej części wyspy znajdziecie wielkie zagłębienie. Wiemy, że ruiny będą składać się z wodospadów, świątyń, pomników, a w tle dźwięki otoczenia będą dodawały temu miejscu bardzo mistycznego klimatu. Nie wiemy jeszcze, czy Aquaman będzie bossem tutaj. Owszem, mógłby bronić ruin swoim trójzębem, ale dobrym kandydatem na to jest też Black Manta. W filmie Black Manta jest istnym gadżeciarzem, który zbudował swoją własną zbroję opartą na technologii, którą otrzymał od Atlantyńczyków. Na przykład zamontował działo plazmowe do jego soczewek. W skrócie chciał się pozbyć Aquamana, ponieważ był odpowiedzialny za śmierć jego ojca. Pomógł mu w tym król Atlantydy. Dzięki temu miałby pretekst do wywołania wojny między światem podwodnym i ludźmi na powierzchni. Pomagierami Black Manty mogliby być żołnierze Atlantydy. Ci sami, którzy mu pomogli w filmie. Black Manta nawet by nie potrzebował żadnego karabinu czy pistoletów. Jego zbroja jest pełna różnych specjalnych ataków. Taki event miałby sens. W filmie Aquaman musi pokonać m.in. Black Mantę, bo ten chce się zemścić, ale superbohater powstrzymał też nadchodzącą wojnę. Jak już mówiłem, między ludem podwodnym, a ludem żyjącym na powierzchni. Osiągnął swój cel, przejmując Atlantydę. Poza arcywrogiem Aquamana do sklepu, może też zawitać jego rudowłosa przyjaciółka, Mera. Ona także idealnie pasuje do motywu tego sezonu i kto wie, może wejdzie do gry. W plikach gry jest jedna pojedyncza wzmianka o żeńskim skinie o nazwie kodowej Atlantyda. Nie ma jak tego skina podejrzeć, to tylko linijka kodu, ale pamiętajcie, przed nami jeszcze jest wiele aktualizacji. Z okazji współpracy z Deadpoolem do sklepu zawitała jego cała ekipa, a do tego przeróbki klasycznych skinów. Aquaman też musi mieć dużo skinów. Co ciekawe, w filmie była też scena walki, która odbyła się wewnątrz wulkanu. Warte uwagi jest to, że w ostatniej aktualizacji do plików gry dodano z powrotem model wulkanu z 8 sezonu. Słuchajcie, to może być tylko bait albo pomyłka ze strony twórców gry, ale prawdopodobne jest też to, że wulkan będzie częścią ruin.
Samochody wjeżdżają na pole bitwy. Nieraz mieliśmy okazję omówić szczegóły nowych pojazdów. Jeśli jeszcze nie widzieliście mojego filmiku na temat samochodów, to koniecznie się z nim zapoznajcie. W tym filmiku rzucimy okiem na nowe wycieki. A więc, samochody Fortnite będzie trzeba tankować. Na wyspie jest pełno stacji benzynowych, z których to będzie trzeba korzystać. I co ciekawe, tankowanie będzie działać na takiej zasadzie, że będziemy musieli podejść do dowolnego dystrybutora i podnieść dozownik paliwa, który trzeba włożyć do samochodu. Tak, wiem, że to nic dziwnego, ale fajne jest to, że samochody nie będą się same tankowały. To my, gracze, będziemy musieli odpowiednio zaparkować i zatankować. Słuchajcie, w plikach gry jest nawet wzmianka o sztywności i maksymalnej długości węża dystrybutora paliwa. Tak samo będzie z mniejszymi pojemnikami z paliwem. Będzie można je podnieść i nimi zatankować. Pewnie wielu z was zastanawia się nad tym, do jakich pojazdów będzie można wsiąść. Na zwiastunie tego sezonu widać praktycznie wszystkie rodzaje aut i wygląda na to, że każde auto na mapie będzie gotowe do jazdy. Ale pliki gry wskazują na to, że co każdy mecz losowo będzie pomiędzy jednym a 10 samochodami nadającymi się do jazdy. Reszta to będą tylko statyczne obiekty. Poza tym na jaw wyszła też dokładna data wyjścia samochodów. Słyszeliście już o wyciekach dokładnych dat wyjścia skinów. Ten sam anonimowy informator przekazał nam, że samochody pojawią się we wtorek, 21 lipca. Do tego dnia woda opadnie o przynajmniej 2 poziomy. Czyli będziemy mniej więcej na tym etapie. Dzisiaj, 6 lipca, jesteśmy na tym etapie. Ta data może się zmienić, ale wątpię, że twórcy gry przyłożą tak dużą aktualizację. Ich priorytetem jest pewnie złapanie tego informatora. Wraz z samochodami do gry zawita też nowy tryb okresowy o nazwie kodowej Chrome. W tym trybie będą dostępne wszystkie rodzaje aut. Od starych dobrych wózków golfowych po nowe super samochody. Zabawa w tym trybie polega na ściganiu się, ale nie tak jak niektórym może się wydawać. Opis tego trybu zdradza nam, że będzie można wygrać docierając do celu albo pozbywając się przeciwników. Nie będzie żadnych broni, ale nic was nie powstrzymuje przed zepchaniem kogoś z trasy. To będą brutalne wyścigi. No, w sumie jak w GTA. Na koniec wróćmy do tematu turnieju Galaxii. Kilka dni temu dałem wam znać o wycieku na temat nowego turnieju Galaxii. Z nazwy i opisu tego ukrytego turnieju wynika, że 25 i 26 lipca będziemy mogli zawalczyć o damską wersję skina Galaxii. W tle teraz widać koncept, jak ten skin mógłby wyglądać. Oficjalnie jeszcze nie ma tego skina w plikach gry. Na czas nagrywania tamtego filmiku nie było pewne to, kto będzie mógł wziąć udział w tym turnieju. W opisie jest mowa o posiadaczach Galaxii i zaproszonych osobach. Oto dwie opcje, które rozważaliśmy w piątek. Opcja numer 1. Ten turniej będzie tylko dla posiadaczy oryginalnego skina Galaxii. Opcja numer 2 to ten turniej będzie tylko dla posiadaczy urządzeń Samsung Galaxy. Słuchajcie, zapowiada się na to, że sprawdzi się ta druga opcja. Samsung ogłosiło nowy event, Summer of Galaxy. Przez cały lipiec, co tydzień, dla posiadaczy Samsungów Galaxy będą pojawiały się wyjątkowe nagrody w grach takich jak Pokémon Go, Forza Street i uwaga, Fortnite! Turniej, o którym mowa, ma odbyć się pod koniec tego miesiąca. Czyli tak, wiemy, że Samsung rozpoczęło wydarzenie, podczas którego posiadacze telefonów i tabletów Galaxy będą mogli odebrać przeróżne nagrody. Między innymi Fortnite. Przy okazji Fortnite 25 lipca ma urodziny. To dobra okazja na rozdanie skina za darmo. Teraz rodzi się kolejne pytanie. Jakie telefony będą brane pod uwagę? Z tego, co można tutaj wyczytać na oficjalnej stronie Samsunga, wynika, że do tego wydarzenia zalicza się praktycznie każde urządzenie Galaxy, które ma dostęp do sklepu Galaxy Store, albo tylko te oto modele Galaxy. Problem jest w tym, że podczas tego wydarzenia będzie specjalna, dodatkowa nagroda tylko dla posiadaczy tych oto modeli 5G, a reszta nagród takich do gier jest prawdopodobnie dla każdego. To po prostu nie jest jasno wyjaśnione. Niektórzy członkowie wsparcia Samsunga zapewniają, że w tym turnieju będą mogli wziąć udział jedynie posiadacze tych oto telefonów. I co ważne, w wersji 5G. No cóż, to nie byłby pierwszy raz, gdy informacje podawane przez wsparcie Samsunga są pomieszane i często niepoprawne. Trzeba to mieć na uwadze. Niektórzy podają nawet informację, że ten turniej będzie tylko dla osób, które kupiły Samsung Galaxy na terenie USA. No i tak rzeczywiście może być. Na oficjalnej polskiej stronie Samsunga nie ma nic a nic o evencie Summer of Galaxy. Jedno jest prawie pewne. Ten turniej jest powiązany z Samsungiem. Prawie pewne, bo wszystko może się zmienić. Na razie działamy na podstawie wycieków.
I jak już mówimy o nagrodach, to warto wspomnieć o tym, że za oglądanie tego sezonowego FNCS na Twitchu będą do odebrania dwa przedmioty: graffiti i emoji. Pierwsze mecze tego turnieju odbędą się prawdopodobnie na początku sierpnia. Dla tych, co nie wiedzą, to za oglądanie na Twitchu kanału Fortnite raz na jakiś czas można otrzymać coś za darmo. Na koniec tego filmiku zostawię was z moim starym, ale aktualnym poradnikiem, jak połączyć konto Fortnite z kontem Twitch. Musicie mieć konto na Twitchu. Następnie to konto musicie połączyć ze swoim kontem Epic Games. To bardzo łatwe. W ustawieniach konta Epic Games w zakładce z połączeniami jest Twitch. Tutaj kliknijcie Połącz, zalogujcie się na swoje konto Twitch i gotowe. Jeśli nie macie konta Epic Games, to pewnie gracie na konsoli. W takim przypadku załóżcie konto Epic Games, to nowe konto Epic Games połączcie ze swoją konsolą i na takim koncie połączcie konto z Twitchem. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. Oj, tak by the way, to wtedy miałem zatkany nos. O, i jeszcze jedno. Pamiętacie Arnolda, fantastycznego grzyba? Kiedy był w grze, to za nami chodził, tańczył, śpiewał, śmiał się. No wiecie, miał swoje kwestie. A wiecie, jak brzmi japoński dubbing pana grzybka?